dlatego został aneksowany termin. Ale no, wykonawca no, nie ma interesu, żeby przedłużać w nieskończone, bo płaci za całość. Materiały budowlane że też. Płacą ludzie, bo ostatnio słyszałem, była sytuacja, przyszli do pracy, nie mieli narzędzi. Przyjechała koparka, nie było paliwa. No to już jest wina firmy. To jest wina firmy, nie? No Aldesa nie daje pieniędzy pod wykonawcą. Aldesa pod wykonawcą nie płaci, no to nie ma. To jest tak, to ja z trzech podwykonawców. W bloku mieszkałem też robotnicy u mnie. Dzisiaj zjechali sobie do Malborka, bo nie ma tu ciągłości prac, nie ma kostki, nie ma innych materiałów. Nie mam materiałów na wykonanie pracy. Pojechali tam zarobić, odczekają, aż tu się zwiezie, wszystko dopiero będą robić. Aldesa dla mnie jest firmę słupem, która nie ma swoich pracowników, tylko opiera się na to wykonawca. To jest bezsens. Przy takiej dużej inwestycji zawsze się firma opiera na podwykonawcach. Ale nie całkowicie. Firma, która ma 120 pracowników, jak oni mają skarbę, ale to dyrektorów, znaczy tych kierowników mają wyróżniające. Ale ta rozmowa jest bez sensu, bo my i no tak nic nie poradzimy. O tego chodzi konsensu, o to, że ktoś nadaje do, na program dla dziennikarki. Słuchajcie, możemy zgłosić na kolejnym spotkaniu, gdzie będzie po prostu zarząd, że z naszych obserwacji no są tak naprawdę przystoje, co może spowodować przedłużenie tego. Jeśli chodzi o te przestoje, to myśmy zgłaszali. No, pani powiedziała, że nie wiemy nawet o wszystkich, że ona wie więcej. Także oni mają świadomość tego, co się dzieje. Tak? Także zgłaszanie nie ma sensu. Coś jeszcze jeśli chodzi, tak, bo sprawdzaliśmy też, przejechaliśmy się za naszymi pieniędzmi z Rady. Te 120 tysięcy, które daliśmy na tutaj na pocztę. Na zimną? Na zimną. No pani powiedziała, że nie wyrobią się oczywiście w tym roku, ale w przyszłym roku będzie to realizowane i nie należy się obawiać. Dobrze mówię, Bogdan? Tak. Tak. Jeśli chodzi o to, o co? Fontanny. Fontanna będzie zakupiona już teraz, nie wiem, czy nawet już nie jest zakupiona, czekajcie, będzie czekała na montaż na wiosnę, no tak? Na zimę się nie stawia fontan, więc będzie, ona będzie zakupiona, powinna już być nawet zakupiona, przynajmniej wtedy jeszcze nie była, ale już powinna być. Teraz tak, za naszymi pieniędzmi, czyli tutaj huśtawka, przepraszam, jest dokładnie ta sama sytuacja, uruchomili wszystko, ale realizacja po nowym roku i to ta sama sytuacja z wymianą urządzenia na ulicy Szpaki, tak? Także generalnie wszystko się dzieje, ale jak to teraz w momencie, kiedy oni mają możliwość tego przesuwania tych naszych środków, to chyba się dzieje jeszcze wolniej niż się działo wcześniej. No to tyle chyba z takich bo najważniejszych rzeczy, które pewnie nas interesowały. Tak. Czyli znaczy, że usunięcie na przyszły rok realizacji tych zadań z tych naszych środków nie trzeba uruchomić? Nie, bo one zostały już uruchomione. To jest ich odtworzenie środków według ich ten. Natomiast dobrze, że o tym mówisz, bo mamy ponad 6 tysięcy na tym słajdzie. Jeżeli wykorzystacie panie wszystko, to okej. Okay. Gdyby się taka sytuacja wydarzyła, że coś zostało, to wtedy razem z tą kwotą tam 279 zł trzeba stworzyć rezerwę i przekazać tylko uwagę na inwestycje w przyszłym roku, tak? Konkretną inwestycję, znaczy teraz wpisać, że rezerwa, a w przyszłym roku koniecznie to musi być inwestycja, nie jakieś sprawa miękka, tak? Także... 200 parę złotych to nie trzeba przesunąć na coś? Może na przykład na tą Mikołajkę. No może, teraz byśmy musieli tę uchwałę podejmować. Nie wiadomo, czy się ten obrót papierów zrobi. A te 200 zł, ja myślę, że Mikołajki nie pochłoną całych tych 6 tysięcy. Więc z tej całej uchwały weźmiemy te 200 zł, to zostanie Mikołajek i wszystko wpakujemy w tą rezerwę na inwestycje w przyszłym roku. Przynajmniej ja tak myślę, że tak będzie najmniej papierologii.
z naszej strony. No chyba, że te 200 zł jest Wam potrzebne, no, że się nie wyrobicie w tych 6 tysiącach, no to wtedy oczywiście można te 200 zł jeszcze gdzieś tam szybko próbować tą uchwałę zmieniać. Rezerwy należy zrobić do 15 października, grudnia, jak słyszałam, na komisji. Zbliżamy się, no musimy się zadać. Przed świętami. Ten też miał we wrześniu sesję, też nie była, jest koniec października. No wiadomo, że jak jakieś terminy nas nagłoną, to się zbieramy, także nie ma, myślę, że nie będzie problemu. Okej, czy coś jeszcze odnośnie inwestycji? Dobra. Nie ma pytań. Przechodzimy do kolejnego pytania. To będzie powoływane, tak? Jeżeli jest może jakieś bardzo. Ustosunkowanie się do pisma Fundacji Sławku. Jest przedstawiciel Sławku, to pismo każdemu wysłałem. Pański, że czy chciał Pan ewentualnie tak, chciałem to czas, tylko po prostu parę słów powiedzieć. Pan na zdolności ratowskie, dobrze. Rozumiem. Więc powiem tak, moja Fundacja Sławku działa już od 2006 roku. Mamy oddziały w różnych województwach w Polsce, bodajże 14 w tej chwili aktualnie. I to jest organizacja non-profit. Nie mamy żadnych etatowych pracowników. Ja jestem prezydentem fundacji od początku. Fundacja została założona przez moją firmę prywatną Sławpol. I w tej chwili po prostu robimy różne rzeczy. Szkolenia zawodowe robiliśmy dla osób 60+, naukę na komputerze. Ostatnio zrobiliśmy w tamtym roku rejs Solidarności Pokoleń. Popłynęliśmy tratwą z Tyńca, z Krakowa, tu do Skowronek. Załogi się wymieniały. Ja też płynąłem z taką drugą organizacją Stowarzyszenie Patriotyczne. Tutaj mam materiały, można to zobaczyć w międzyczasie. I w tej chwili no, mamy taki też projekt zbudowania żaglowca, na którym będzie szkoła pod żaglami zainstalowana. No jestem sternikiem morskim, jakby tradycje morskie kultywujemy w naszej fundacji, działa bractwo korsarskie. No a tutaj chodzi o to, że ponieważ ja mieszkam na Stogach i już niedługo idę na emeryturę za parę miesięcy, chciałbym po prostu tutaj przyjmować też no, interesantów fundacji, prawda, jeden dzień w tygodniu. Dlatego napisałem pismo o to, żeby tutaj można było jeden dzień oddać fundacji na spotkanie się z jakimiś potrzebującymi ludźmi, bo my pomagamy też i prawnie, pomagamy też rodzinom w trudnych sytuacjach. To nie jest pomoc finansowa, ale możemy napisać jakieś podanie w jakiejś sprawie, gdzie ludzie sobie nie radzą. No wiele, wiele rzeczy po prostu możemy pomagać tutaj mieszkańcom Stogów też, prawda? W końcu tu chodzi o naszą dzielnicę. No ale nie tylko, no mogą przyjechać też z miasta, prawda? I chodzi mi o ten dzień, który by był wolny tutaj, bo mam, wiem, że są harcerze już. Są kombatanci tutaj też. No to jak będzie jeszcze trzecia, to mamy tu lokal, który stoi, że tak powiem, pusto. Wy się zbieracie raz to na tą sesję rady i tak naprawdę ten lokal nie jest w pełni wykorzystany i można by było dać szansę, tak, żebyśmy mogli tu coś robić, prawda? Nie tylko sama rada, no bo wiadomo. Chodzi mi o koszty, bo też powiem więcej. Ja dzisiaj byłem na mojej siedzibie fundacji, to jest na stacji Strzyża, zrobiłem zdjęcie śmietnika, bo sortowaliśmy odpady. No nie da się sortować odpadów, jak na stację Strzyża wjeżdżają wszystkie samochody i wsypują tapczany, krzesła, łóżka. I teraz ja mam 40 zł płacić za niesortowane śmieci jako fundacja, a 100 zł jest czynsz. No to jest chore wszystko, co tam się dzieje. Nie wszystko byłem w stanie tam napisać, ale mówię, jakie są problemy fundacji na dzisiaj. No mówię, sami wolontariusze działają. Jeżeli ja bym tu był, to ja oczywiście odpowiadam za to, ten lokal, wiadomo też, przecież ja mam jeszcze inne lokale w całej Polsce, prawda, także to sobie dajemy radę. Generalnie to nie jest problem, po prostu nie wiem, jakoś to można chyba było jakoś zrobić, żebyśmy dostali tutaj na jeden dzień dostęp, na jeden cały dzień, nie? No parę godzin, no bo przecież powiedzmy 4 godziny, ja dyżury mam po 4 godziny na przykład w innym tam biurze, nie? Także wystarczyłoby jeden dzień na 4 godziny i wszystko. Na ten temat powiesilibyśmy szyld nie na konto rady, tylko na konto fundacji by to było robione, nie? Żeby nie było, że to jest na radę, że ktoś miał jakieś pretensje, że tu rada coś zrobiła. Kto udziela porad prawny? Mamy różne sposoby na to, ponieważ ja 2 lata pełniłem funkcję
wiceprzewodniczącego Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka, też trochę po sądach i też jestem często. I też mamy studentów 5 roku jako wolontariuszy, którzy też nam tutaj pomagają w takich, no przecież my nie prowadzimy jakichś tam poważnych spraw, nie? Ale studenci bardzo często, tych tak samo psychologa, który pomaga ludziom drugotrwale bezrobotnym, też doktorat nawet u mnie w fundacji robiono. Był taki miał taki wolontariusz działania. No ja nie mam żadnego budżetu dużego, ja tam mam 10-20 tysięcy, jeżeli przerobu, nie? Pieniądze przylatują, dlatego nie mam pieniędzy fundacja, bo to jest fundacja, która na zasadzie wolontariusz ja tu działa, jest non-profit organizacją. Także jest ciężko właśnie z pieniędzmi u nas i tu jest problem. Taki porad w skali po 100 miesiąca, ile takich jest interesantów? Kiedyś było bardzo dużo, jak było duże bezrobocie. Bezrobocie spadło, bo głównie pomagaliśmy bezrobotnym. No teraz już nie ma tak dużo, no przyjdzie parę osób na dyżur, więcej nie. No i jak tak to się składa. Zresztą spotkania są mówiane telefonicznie ze mną wcześniej, żebym ja wiedział, że mam po co przyjść, tak? Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Do mnie. Dobra, wobec tego musimy po prostu jakoś, nie wiem, tak na zasadzie głosowania. No przegłosować. Kto jest za udostępnieniem biura Rady Dzielnicy, Fundacji Sławka. Proszę. Może ja dam propozycję, bo moim zdaniem moglibyśmy udostępnić siedzibę na godzinę. No na jedną godzinę to za mało. Nie. Mnie interesuje na tydzień, zaraz. Raz w tygodniu. Mój wniosek jest tak, a zaraz, spokojnie. Może ja powiem, o co mi chodzi. Ale ja zaczynam, niech Sabina powie. Dobra. Moja propozycja jest taka, że jedną godzinę w miesiącu, w czasie, kiedy jest dyżur radnego dzielnicy, ponieważ zarząd odpowiada za tą siedzibę. No przecież są kombatanci, są harcerzy i nie ma radnego dyżuru. No zaraz, o co tu chodzi? To ja nie jestem. Osoby, które, znaczy to są instytucje, które od wielu lat korzystają. Moja fundacja 14 lat działa. I możliwość przez bibliotekę korzystania czy z kombatantów chyba w jakiś sposób było uzgodnione z miastem. Nie wiem. To nie była nasza dobra wola, że my udostępniamy siedzibę, tylko to było wszystko uzgodnione z miastem. Nie wiem, może Magdalena wie coś więcej na ten temat, ale ja uważam, że nie powinno się w ten sposób udostępniać siedziby na 4 godziny. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Tylko tyle. No to jest dużo? Bez przesady. No ale dlaczego bez przesady? Jak ja mam 4 interesantów, to ja muszę czas poświęcić. Ale ty w ogóle wiesz, co to jest działalność pozarządowa? No to może dostać wcale albo taką jedną godzinę na miesiąc. No nie wiem. Bez przesady. No po co mi jedna godzina na miesiąc? To są jakieś kpiny. Ja nie potrzebuję na jednej godziny na miesiąc. Ja potrzebuję raz w tygodniu. Jak nie potrzebujesz, to przykro. No, to... A zaraz, ale ty, to jest twoje zdanie. Na razie później się inni wypowiedzą. To jest moja propozycja. No ja nie wiem. Inni uważają, że może ci na cały dzień... Ja nie chcę na cały dzień. Na 4 godziny w jeden dzień, w tygodniu, na przykład czwartek czy piątek, nie wiem, jaki tam wypadnie. Nikt się nie wypowiedzą. Znaczy ja myślę, że jakby spokojnie, tak? To, co powiedziała Sabina, jakby ja się z tym zgadzam, ale myślę, że warto zrobić parę takich właśnie jakby możliwości spotkania, żeby fundacja mogła z nami być na tych dyżurach. Załóżmy przez 3 miesiące, zobaczymy, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Testowanie, zrobimy taką próbę. Jeżeli wszystko się okaże, że w porządku, tak, to wtedy możemy powiedzieć... Ja odbieram to jako brak zaufania do mojej fundacji. W tym momencie, która działa 14 lat, płaci podatki, w Urzędzie Skarbowym mam wszystko, mam to dokumenty. Dlaczego w ten sposób podchodzicie do fundacji, która... To nie jest nowa organizacja, która wczoraj powstała. O czym wy mówicie? To ja jestem niewiarygodny. No wygląda, że to jest niewiarygodny jestem. Jakieś testowanie. Na to siedziby rady są wykorzystywane. Ale przepraszam bardzo, no ale stoi tu pusty ten lokal. O to chodzi. W takim razie, okej. To przejdźmy do głosowania. Ale Magdalena chce coś powiedzieć. Tak, ja widzę, że to nie rozumiem. To jest jeden wniosek pana wnioskodawcy Fundacji Sławpol. Nie jest oczywiście tajemnicą, że ja zazwyczaj jestem przeciwna temu, dlatego że... Harcerzom nie. Ale też harcerzy nie udzielają porad prawnych ale są i pomocy prawnej bez uprawnień. Natomiast więc jakby wiadomo jest, jakie jest moje stanowisko. Co do drugiego wniosku, myślę, że on jest bezpodstawny, skoro się sama fundacja nie zgadza, więc to... Nie ma sensu. No bo to nie zadawano mojego oczywiście, oczekiwania. No jeżeli nie ma, więc proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania nad wnioskiem Sławpol. Okej. Ja proponuję 4 godziny, raz w tygodniu 4 godziny. Wniosek, kto jest za udostępnienie naszego biura, fundacji raz w tygodniu, proszę o podniesienie dłoni. Kto jest przeciw?
się wstrzymał. Kto się wstrzymał? Czyli harcerze i kombinaci mogą, a fundacja nie. No proste. Wniosek, ta propozycja upadła, czyli prośba fundacji nie została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego. Wszystko puszczam. Wolne wnioski. Wszystko puszczam, więc się wziął. Ja w imieniu pani Teresy, która wnioskuje do nas, żebyśmy przyłączyli się jako Rada do działań Rady Dzielnicy Nowy Port w sprawie spalarni śmieci, tak? Port serwisu. I tutaj, żeby na następną sesję, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli się tutaj, że tak powiem, przychylicie do tego, to żebyśmy się włączyli w ich akcję i poparli. Tak najbardziej, nie? Nie, dobra, okej. Na kolejną. Sabina Długa, jak oczywiście. Ja chciałam zapytać odnośnie tego pisma, które otrzymaliśmy z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Dlaczego to nie jest na sesji? I nasze stanowisko, które nam przysłałaś w październiku. Mieliśmy się ustosunkować do wieloletniej dzierżawy tego terenu. Dostaliśmy na maila. Dostaliśmy, przepraszam, to przeoczenie. Musimy się tym jeszcze zająć. Tak. I na pewno oni czekają, ponieważ oni w listopadzie będą ogłaszać przetarg. Ja wiem, że czekam. Więc nie wiem. Dobrze, omówmy się. No właśnie, to może to omawiać. Ja mam omawiać. Nie, no dobrze, no. Proszę wszystkich, może ją odczytać jeszcze raz, chyba się postępuje. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na dzierżawy wieloletnią terenu, na którym obecnie realizowane są usługi z zakresu gastronomii i handlu okazjonalnego, sezonowego, przed wejściem na plażę w Gdańsku-Stogach przy ulicy Wydmy 1, Gdański Ośrodek Sportu zwraca się z prośbą o przesłanie sugestii w zakresie inwestycji, jakie mogą uatrakcyjnić teren przyplażowy. Gdański Ośrodek Sportu ma zamiar zawrzeć w projekcie umowy na dzierżawę wyżej wymienionego terenu następujące inwestycje, jakie miałby wykonać dzierżawca w ciągu kilku lat od podpisania umowy. Są to wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z wózkami dziecięcymi z poziomu pętli tramwajowej na teren przed wejściem na plażę, ujednolicenie nawierzchni na całym terenie przed wejściem na plażę wraz z wykonaniem oświetlenia, zapewnienie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi na wydzierżawionym terenie, naprawa nawierzchni drogi dojazdowej, wymiana ogrodzenia biegnącego wzdłuż Wydm na długości dzierżawionego terenu, budowa lokalu usługowo-gastronomicznego w części zachodniej dzierżawionego terenu w miejscu dawnego baru plażowego, modernizacja placu zabaw znajdującego się pomiędzy parkingiem ogólnodostępnym, pętlą tramwajową, a terenem gastronomii w celu zapewnienia jak najlepszych warunków turystom i mieszkańcom korzystającym z tej pięknej, szerokiej, jakże urokliwej plaży. Gdański Ośrodek Sportu prosi o przesłanie opinii i wniosków. W załączeniu przesyłamy mapę z zaznaczonymi granicami terenu przeznaczonego do wydzierżawienia. No dobra, no to mam propozycję, Janusz. Czy ten jest problem, czy przypadkiem ten ciąg pieszo-rowerowy, którym się tutaj zajmujemy, czy wcześniej, czy on przypadkiem nie będzie przebiegał przez teren wydzierżawiony? Znaczy, to jest tak, wejście główne na plażę, a tu jest ta w stronę portu droga, a tu jest w stronę planu zagospodarowania, tak, teraz wyjściu. Wynika z tego, że oni będą wjeżdżali ten teren. Cały chodnik. Cały chodnik. Tak. Ale jeżeli my tutaj... I teraz mogą wtedy jakby uniemożliwić kredyt. No to trzeba w wniosku dzisiaj. Trzeba podjąć decyzję o... Żeby wziąć 6 kolorowych. Tak, wziąć ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości co najmniej 5 metrów. Ilu metrów? 5, co najmniej 5. Ciąg pieszo-rowerowy. Czy mamy tam datę podarunku, kiedy tam musimy się skutkować? Nie. Ja pytałam i oni w listopadzie ogłaszają przetarg, więc musimy to na dzisiejszej sesji zrobić. Musimy przygotować uchwałę w takim razie. Czy to po prostu robimy to? Czyli trzeba jeszcze jeden punkt dodać, że zawrzeć w umowie możliwość
wykonania przecież... Tak, to jest nadal w terenie wydzierżawiony. Bo on pomniejszyć teren wydzierżawiony o... Nie pomniejszą terenie. Nie umożliwić wykonanie ścieżki rowerowej na tym terenie, takim jak ty mówisz. Tak, czy mamy po prostu zgłosić urbanizm, czy po prostu w drodze przedstawi się właśnie po prostu... Dokładnie, w takim razie... A nie by było właśnie w uchwale? No, na piśmie? Decyzja rady się w zasadzie w formie uchwały przygotowuje. Taka jest prawda. Dobra, to zróbmy w takim razie po prostu, są dwie opcje, albo w takim razie... No to właśnie zrobimy sobie 5 minut przerwy, zróbcie tą uchwałę i będziemy głosować. Nie robimy 5 minut przerwy, bo ona będzie palić papierosy. Dbasz o zdrowie, trzeba dbać o zdrowie. No, nie, ja sam. No tak to wygląda, dbają o zdrowie na posiedzeniu Rady. Dziennicy, dziękuję. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Dziękuję bardzo.